Na rowerze jeździ nie tylko cały świat z Tour de Polo, nie tylko cała Polska, ale przede wszystkim cały Oświęcim. I to, drodzy Państwo, nie mówię tutaj o tylko i wyłącznie Tour de Polo. Jak Państwo widzą, na rowerze można zrobić wszystko. Co oni tutaj robią? Piłeczka poleciała. A że wszystko zaraz udowodnią nam to nasi goście. Przemysław Pawlik i Paweł Skorupa z grupy Passion Bike. Panowie, co można zrobić na rowerze? Na rowerze dokładnie można zrobić wszystko, jak tutaj widzieć. Można skakać, można grać w różne gry, można jeździć po szosie, można jeździć w górach, zjeżdżać, podjeżdżać. Absolutnie na rowerze można zrobić wszystko. Taki bike polo to jest propozycja doskonała na wakacje. Wystarczą to jest to, co cztery rowery, tutaj. Cztery kije zakończone czym? Co tam jest na końcu? Tak, jest to bardzo dobra propozycja spędzenia czasu. Można grać w trzy osoby, cztery, dwie, w zależności od ilości. Wydaje mi się, że jest to bardzo miła możliwość spędzenia czasu. Jakichś takich restrykcji, że musi być rower ostre koło tak zwane, może być najzwyklejszy rower, nawet taka zwykła damka, nie ma naprawdę problemu, wystarczą cztery kijki narciarskie, do tego przycięta rurka PCV, to jest tak zwany młotek. Ale czy do takiej jazdy potrzebna jest dobra kondycja? Ja wiem, bo wczoraj pochwaliłeś mi się, że miałeś takie momenty, kiedy to w trakcie sezonu na rowerze pokonywałeś na przykład 20 tysięcy kilometrów. No nie każdy ma szansę i wytrwałość, żeby 20 tysięcy kilometrów, czyli połowa dystansu równika. Tak. Kiedy trenowałem, udało się w sezonie przejechać 20 tysięcy kilometrów. Przygotowywaliśmy się do zawodów, no więc trening musiał być cały rok. Spędzaliśmy na rowerze kilka godzin dziennie. Ale wy tutaj do trenowania macie fantastyczne warunki. Niedaleko są góry, także ten trial, bo to tak się nazywa, trial rowerowy, tak, jazda po przeszkodach, no to trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce. Tak, mamy bardzo dobre warunki, może niekoniecznie w samym Oświęcimiu, ale niedaleko mamy Beskidy, gdzie są naprawdę świetne warunki do uprawiania kolarstwa. Mamy w pobliżu górę Żar, Przełęcz Kocierską, Salmopol, Przełęcz Przegibek, na których trenują nawet najbardziej znani zawodnicy, tacy jak Przemysław Niemiec, lider grupy Lampre na tegoroczny Tour de Pologne. A pamiętacie swój pierwszy rower? Bo ja wiem, że te to już są wybajeżone i przypuszczam, że włożyliście w nie bardzo dużo serca, żeby je zdobyć i żeby były takie, jakie są. A jaki był ten pierwszy, jedyny? Mój pierwszy rower to był pierwszy Romet, jaki wyszedł górski. Niestety został mi skradziony, ale mile go wspominam, naprawdę. To był mój pierwszy rower, na którym trenowałem, można to tak nazwać. A ja pamiętam swój pierwszy rower, był to składak Wigry 3 czerwony i pamiętam, że jak jeździłem na nim, to zawsze wracałem cały poobijany, pozdzierany aż do kości. Najważniejsze kolarze, jest to, żeby była hiperprędkość. No właśnie, tę hiperprędkość gwarantują nam kolarze, którzy startują w Tour de Pologne. Start, co już podkreślamy wielokrotnie, tutaj na rynku w Oświęcimiu, a my, proszę Państwa, w Cieszynie.